Okej, rzecz zapowiadana od dawna. W sumie oczekiwania były bardzo małe, szczególnie, że to jest jeden z tych, nie spin-offu, tylko takich kontynuacji stricte Disney Plusowych rzeczy, które należą już w tej chwili do Disneya, bo może kiedyś należały do jakiegoś Foxa i jedną z nich jest Noc w Muzeum. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Jestem dzisiaj z Radkiem, który zachęcił mnie trochę do zrobienia reakcji na ten film, ponieważ to jest taki mały spoiler, ja nigdy nie oglądałem żadnej Nocy w Muzeum. Znaczy, może gdzieś mi się przewijała pierwsza część Nocy w Muzeum, ale jakoś ta marka jest mi całkowicie obca. I teraz mamy Noc w Muzeum, Kamunra powraca. Okej, to ma sens. Czyli film, który pojawi się dosłownie za trochę ponad tydzień na Disney Plusie, jest zapowiadany od jakiegoś czasu, to jest jeden z tych kontynuacji Disney Plusowych marek Foxowych, jak na przykład Epoka Lodowcowa, tylko że Przygody Dzikiego Baka już wyszły. U nas zresztą od startu Disney Plus w Polsce i były takie... Tak, a tutaj byliśmy dość niespokojni, bo nie było za bardzo informacji. Pierwsza grafika wyglądała dość... Mogło oznaczać tak naprawdę wszystko, ponieważ mamy spin-off animowany, nową Noc w Muzeum, która nie jest live action, tylko jest po prostu filmem animowanym i to animowanym 2D. I to jest ta dobra wiadomość. A jak to wygląda? Zobaczmy sobie ten zwiastun. 3... 2, 1, start. Ja cię nie mogę, ale przestrzenie! No i widzisz, Radku, i to wygląda co najmniej solidnie. Tak. Oczywiście to nie jest jakiś największy budżet, ale jest solidny. Tak bardziej jak animacja, na przykład jakiś, nie wiem, seriali animowanych dla dorosłych Netflixa. Jakiś solar, to może bez przesady. Trochę lepiej, tak. Trochę więcej głębi. Wiesz, trochę mi się boli serduszko, bo widząc Roosevelta, że robię wyjazd. Naprawdę ktoś musi mnie zastąpić. Szkoda, że nie ma jakiegoś kulturalnego młodziana z twoim nazwiskiem. Dlaczego tak nalegacie, żebym zatrudnił swojego syna? Bo w końcu znalazł... Biednie nie wygląda ta animacja. Ja nie pamiętam. Przynajmniej jest dopracowana. Ten film to tak średnio rok został przesunięty, więc... Hej, moi kochani! Ochroniarz! Może mu to wyjść tylko na dobre, tak naprawdę. Dzięki, niepotrzebna nam twoja pomoc. Wystarczą umiejętności mieć. No ci widzimy, że tutaj są podobne gagi, jak właśnie w filmach. Nie zapominaj o zamykaniu piwnicy. Piwnicy? Nie no, słabo to brzmi. Tak bardzo, bardzo słabo to... Ja się nie spodziewałem, że aż tak dużo postaci powróci ogólnie z tych. Mój plan opanowania świata! Ale to musi chwilę zaczekać, bo noga mi zdrętwiała. No są trochę tak gagi, tak... Cech Boga! Chaosu! Elo? Nie było straszniejszych imion? Na przykład... Już dobra, może być set. Bla! Złap mnie za rękę! Nie siebie! Okej. Teraz już powinno pójść jak spłatka. Wygląda na to, że tu jest pełno pułapek. Wyciągnij mnie stąd jakoś! Wyciągnij mnie stąd jakoś, proszę. Duzi chłopcy tak mówią, tak? Okej. Jestem głupim dzieciakiem, którego przerasta sytuacja. Miałam 18 lat, kiedy prowadziłam francuską armię do zwycięstwa nad Anglikami. A ja 14, kiedy prowadziłam ekspedycję Lewisa i Clarka. Ala wytrzasnął ogień, gdy miał 11 lat. Ogień pali. Dobrze wiem, o czym mówisz. Tak? Wiesz, Radku, to Noc w Muzeum to jest tak, zahacza trochę o segment edukacyjny, tak trochę ma jakieś gdzieś tam podłoże edukacyjne. Tak. Ogólnie uważam, że druga połowa tego zwiastuna była mi niepotrzebna i jestem i tak przekonany po pierwszej połowie zwiastuna. Ale trzeba powiedzieć o tym, że dostaniemy właśnie tutaj opowieść o synu głównego bohatera znanego z filmów. Wiadomo o tym, że... Ale właśnie się spodziewałem, nie wiem, czegoś, co będzie jakoś tak bardziej oderwane od tych filmów. Nie spodziewałem się jednak, że jednak wszystkich tych głównych bohaterów, którzy pojawili się w filmach, to jednak tutaj powrócą. Więc pod tym względem sympatyczne. Oczywiście zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji głosowej to praktycznie głosy są chyba w większości postaci zmienione z różnych przyczyn. No, na przykład właśnie postać, którą... No, główną postać z filmów tutaj akurat w oryginale dubbinguje Zachary Levi. Ta animacja wygląda tak, jak Jacek powiedział, to jest takie... To nie jest poziom tych
seriali animowanych dla dorosłych, to ja bym powiedział, że to jest bliżej tego poziomu na przykład tego, co prezentuje Lower Decks. Oczywiście Lower Decks jest trochę inaczej animowany, ale pod względem poziomu to bym powiedział, że to jest coś podobnego. Nie, tak, ale przemyślałem to później i tak, trochę nad wyrostu powiedziałem, jednak widać tutaj trochę serca włożonego w tę produkcję i widać tutaj pewien styl. Ja trzymam kciuki mocno za ten film i Radku, teraz zaczyna to mieć sens, że nie mamy wszystkich live action Nocy w Muzeum na Disney Plusie. Ostatnio była jakaś jedna, bo powracała z Canal Plusa i zastanawialiśmy się, okej, dlaczego nie dodali po prostu kompletu? Więc teraz będzie znowu okazja, tak jak w następnym tygodniu mamy premierę Nareszcie Sam w domu i wlatuje Kevin Sam w Nowym Jorku. Może jakoś tutaj się to połączy, to na pewno będzie świetna okazja, żeby tak, uzupełnić całą kolekcję na Disney Plusie. Ogólnie trzeba powiedzieć, że na Disney Plusie powinno trafiać więcej animacji, bo jednak tego cały czas brakuje. Cały czas brakuje według mnie tego typu produkcji, jak mieliśmy na przykład już wcześniej, ponieważ dwa lata temu na Disney Plusie za granicą, czyli filmowego Finasza i Ferba, jednak tego typu produkcji jednak brakuje, po prostu brakuje, jednak tej animacji jest naprawdę niewiele, głównie to są rzeczy z telewizji. Radek, czy to będzie drugi film animowany 2D dla Disney Plusa? Po Finaszu i Ferbie. No tak, bo jeszcze był Dziennik Cwaniaczka, ale to też było 3D w sumie. Tak, tak, to jest bardziej 3D, tam zahacza o tę stylistykę trochę bardziej płaską, dwuwymiarową, ale to jest nadal tak samo ten... Ale widzisz, ja bym się nie obraził, gdyby na przykład te przygody Dzikiego Baka, które wyszły na początku tego roku, one powinny być animacją 2D i nikt by nie przeoczył specjalnie, by nie poszedł taki budżet jak na... Nie byłby wymagany taki budżet jak na pełnoprawną epokę lodowcową w 3D, a jednocześnie nie wyszedłby taki potworek, no jak koniec końców wyszedł. Ale to widać szczególnie po wysokobudżetowych serialach Dreamworksa dla Netflixa, że jednak te, które są robione w 2D, często przy udziale jakichś koreańskich studiów animacji, jak na przykład Voltron czy Kipo, po prostu wyglądają zdecydowanie lepiej niż jakieś parki jurajskie czy Szybcy i Wściekli, więc po prostu to widać, że jednak pod tym względem tej animacji no, na streaming, to jednak 2D, takie 2D oczywiście najczęściej jakieś trochę flashowe, trochę komputerowe. Tak, tak, względem... no teraz animacja 2D robi się tańsza w produkcji dzięki komputerom. Jeszcze mamy oczywiście jeszcze te techniki, które po prostu animacje 3D przekształcają na animacje 2D, jak na przykład w Moczym Księciu. Ogólnie są różne techniki i to trzeba po prostu kombinować, ale po prostu na Disneyu trochę tych animacji jeszcze brakuje. Mam nadzieję, że to będzie jedna ze zmian, którą Bob Iger wprowadzi na Disney. Tak, tak, albo na przykład w Holiday Specialu. Ja się dzisiaj dowiedziałem, że wszystkie sekwencje 2D w Holiday Specialu były rotoskopowane, były nakręcone na planie, autentycznie, przez Hookera i młodego aktora, który grał właśnie Petera Quilla tam, ale to jest taki... To już sobie obejrzycie w Holiday Specialu, my też będziemy jeszcze gadać sobie o nim na kanale. Tylko ja bym chciał, żeby takich produkcji było więcej, takich właśnie produkcji 2D animowanych. Ale czy nasze potrzeby nie rozmijają się trochę z potrzebą widzów, docelowej widowni takich produkcji? Nie ma aż wrażenia, że na przykład nie bez powodu DreamWorks produkuje więcej tych nawet nie aż tak rewelacyjnie wyglądających animacji 3D niż animacji 2D? To jest właśnie skomplikowane. To jest bolesne, ale to jest trochę prawdziwe, no. To jest bardzo skomplikowana kwestia, ale skoro mamy animację 3D, też trzeba pamiętać, że na przykład mamy Potworną Robotę, która też nie była jakimś 3D, jakimś super wysokobudżetowym, ale prezentowała jakiś poziom, więc jakiś poziom prezentowała. Jakiś, ale widzisz, to jednak nie jest to, co dostajemy na przykład, no teraz niestety w krótszym wymiarze, bo jednak Walt Disney Animation Studios albo Pixar wkładają większe budżety w te swoje serie, ale trwają one krócej, są one mniejsze i mam nadzieję, że na tym froncie będą mogli się jakoś rozwinąć. Dajcie nam znać, co wy uważacie o Nocy w Muzeum, czy macie jakieś dobre wspomnienia z tą serią filmów, a my was zapraszamy na kolejne omówienia i zwiastunów i tych produkcji, które będą wpadać na bieżąco na Disney Plusie, czy na innych platformach streamingowych, tutaj na Hype Trainie. Tak, cały czas też zapraszamy na grupę Disney Plus Polska, gdzie są wszystkie newsy związane o Disney Plusie. Wszystkie, naprawdę wszystkie. Chyba, że są lektorzy, to Radek jest bardziej niechętny, ale i tak koniec końców wrzuca. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.